Żeby wygrać nagrodę w pewnej loterii, gracz wybiera 6 liczb spośród 49. Każda liczba może być wybrana tylko raz. Jeżeli wszystkie 6 liczb zgadza się z wylosowanymi wygrywającymi liczbami, niezależnie od ich kolejności, gracz wygrywa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wygrywającymi liczbami są 3, 7, 13, 15, 46 i 49? Oto no obliczymy sobie to prawdopodobieństwo. No wiadomo, co to jest za pewna loteria. No To jest to, coś się nazywa teraz lotto. Kiedyś się nazywało duży lotek, czy jakoś tak. No i pytają nas, jakie jest prawdopodobieństwo trafienia szóstki. No to obliczmy może najpierw, ile jest wszystkich możliwych wyników losowania. Czyli spośród 49 liczb wybieramy 6. No i teraz nie dbamy o ich kolejność. Czyli wybieramy tylko podzbiór 6-elementowy ze zbioru 49-elementowego. Nie ciąg, gdzie ważna jest kolejność, a podzbiór, gdzie kolejność jest nieważna, ważne jest tylko, które liczby wybieramy, a nie w jakiej kolejności. No więc w takiej sytuacji mamy do czynienia z kombinacjami. Liczymy liczbę kombinacji sześcioelementowych ze zbioru 49 elementowego i dlatego napisałem tutaj ten symbol newtona, czy symbol dwumienny. No i z filmu o kombinacjach wiemy, że to jest równe 49 silnia dzielone przez. 49 odjąć 6 silnia I jeszcze w mianowniku jest 6 silnia z filmu o kombinacjach to wiemy. Możemy teraz, dla przypomnienia, rozpisać to i zobaczyć, jaka tu intuicja stoi za tymi liczbami. Więc zaczniemy może od tej części tutaj, którą teraz na fioletowo zaznaczyłem. No, mamy 49 silnia przez 43 silnia, no bo 49 odjąć 6 to jest 43. Czyli w liczniku byśmy mieli tak: 49 razy 48 razy 47 razy 46 razy 45. To mnożymy przez 44 i potem byłoby 43, ale tutaj w mianowniku też zaczyna się od 43, czyli 43, 42 i tak dalej. Więc począwszy od 43 aż do jedynki, wszystkie te czynniki w liczniku i mianowniku się skrócą. Czyli z tej części zakreślonej tutaj na fioletowo zostanie tylko to, co tutaj napisałem. Te 6 liczb pomnożonych przez siebie. No i jaka jest ich interpretacja? No interpretacja jest taka, że jeżeli wybieram pierwszą liczbę spośród 49, no to mam 49 liczb do wyboru. Jak już jedno wybrałem, to dla każdego takiego wyboru mam 48 możliwości na drugie miejsce, bo już jedna, jedną wybrałem. Jak już wybiorę dwie, to mam 47 możliwości na trzecie miejsce, i tak dalej. I sześć takich liczb noże, bo sześć liczb wybieram. No ale to jest liczenie o wiele, wiele razy za dużo, dlatego że to jest liczba wariacji bez powtórzeń, a nie liczba kombinacji, dlatego że tutaj uwzględniam kolejność, czyli rozróżniam takie układy, które się różnią kolejnością, bo uwzględniam, która liczba jest pierwsza, która jest druga, i tak dalej. No a kolejność ma mnie nie interesować. I dlatego ja muszę podzielić tutaj przez 6 silnia, to co tutaj mamy na dole jeszcze to jest 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. No i to jest liczba permutacji zbioru sześcioelementowego. czyli inaczej mówiąc. To jest liczba sposobów, na jakie ja mogę uporządkować te sześć liczb, które wybrałem. Na ile sposobów mogę zmienić ich kolejność? Tych sposobów jest sześć silnia, no bo mam sześć sposobów ustawienia pierwszej liczby, no potem mi zostaje już pięć yy, możliwości dla drugiej, cztery dla trzeciej i tak dalej. No więc ostatecznie to będzie tyle. No i teraz ten symbol Newtona spróbujemy obliczyć. Wiemy, że to jest liczba całkowita zawsze. Czyli tutaj, wszystko, co jest w mianowniku, powinno się skrócić z czymś, co jest w liczniku. Więc zanim wyciągniemy kalkulator, to sobie to skrócimy, żeby było prościej. W szczególności ostrzegam przed wpisywaniem do kalkulatora, jak ktoś ma kalkulator, który liczy silnie, na przykład liczby 49 silnia. Bo mało który kalkulator jest w stanie obliczyć tak ogromną liczbę, jaką jest 49 silnia, która się skraca z drugą ogromną liczbą, 43 silnia. No tutaj już to skróciliśmy, a teraz skrócimy jeszcze, jeszcze dalej. Czyli skracamy. 6 się skróci z 48, zostanie 8, a tu zostanie 1. Piątka się skróci z 45, tu zostanie 9, a tu 1. Czwórkę mogę skrócić z 8, tu zostanie 1, tu zostanie 2. Dalej trójkę mogę skrócić z 9, tu zostanie 3, a tu zostanie 1. No i dwójkę mogę skrócić z tą dwójką. No to co mi zostało, może przepiszę co mi zostało. Zostało mi 49 razy 47, razy 46, razy 3 i razy 44. No to spokojnie mogę sobie teraz na kalkulatorze obliczyć. Czyli mamy tak: 49 razy 47, razy 46, razy 3 i razy 44. To jest 13 983 816, czyli to się równa 13 983 816, czyli tyle jest wszystkich możliwych wyników losowań. A teraz w zadaniu pytają nas, jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania jednego konkretnego wyniku losowania. Takiego, jak tutaj jest napisane, to jest jeden konkretny wynik, że wypadnie sześć konkretnych liczb. Natomiast to jest jeden konkretny spośród tych prawie 14 milionów wszystkich możliwych. Czyli prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że ten konkretny wynik dostaniemy, to jest po prostu jeden, bo to jest jeden konkretny wynik, dzielone przez liczbę wszystkich możliwych wyników, czyli 13 983 816. A więc prawdopodobieństwo trafienia szóstki w lotka jest takie, jak tutaj napisałem. Jest niewiele większe niż 1 do 14 milionów.